Powołanie to coś, co każdy człowiek dostał od Pana Boga. Jest to wezwanie do świętości, dlatego że Pan Bóg chce mieć każdego z nas blisko siebie. I żeby się tak stało, to każdemu człowiekowi pokazuje drogę. Jest to droga, dzięki której najłatwiej do tego zbawienia osiągnie. I jeśli będę na tej drodze, którą mi Pan Bóg wskazał, to jeszcze przy okazji wszyscy ci, którzy są dookoła mnie, będą łatwiej w tym samym kierunku, co ja, zmierzali. W Kościele jest bardzo dużo powołań różnych. Są powołania do kapłaństwa, do małżeństwa, do życia w zakonie. Są powołania do tego, żeby być lekarzem, żeby być nauczycielem. Mnóstwo i tak dalej, bardzo dużo powołań. Ale one mogą na siebie zachodzić, bo przecież można być kapłanem, misjonarzem, można być ojcem, nauczycielem czy matką, lekarką. Konfiguracji jest bardzo dużo. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby przed tą konfiguracją jeszcze znalazło się słowo święty. Święty kapłan, misjonarz, święty ojciec lekarz czy święta matka nauczycielka. Każdy z nas dostał od Pana Boga pewną misję. I właśnie tym jest dla mnie powołanie. Jeżeli ja będę spełniał to, do czego Pan Bóg mnie wzywa, to nie dość, że będę innym pomagał do Niego iść, to przy okazji sam dzięki temu będę zbliżał się do Niego. W tym momencie bardzo wielu moich znajomych podejmuje najważniejsze decyzje w życiu. Niektórzy już je podjęli. I bardzo lubię momenty spotkań, kiedy siedzimy sobie razem. Kleryk, student, który się stresuje przed egzaminami, przyszły lekarz, młode małżeństwo, nauczycielka, pielęgniarka, czy nawet żołnierz. I najbardziej w tym wszystkim fascynuje mnie to, że każdy z nas idzie inną drogą, ale wszyscy patrzymy w tym samym kierunku i wszyscy do świętości zmierzamy. I tym właśnie jest dla mnie powołanie.